Witam. Uprawa pomidorów ma to do siebie, że co chwilę napotyka się na jakieś problemy. Radzisz sobie ze słabym zapylaniem, potem radzisz sobie z chorobami, potem przychodzą upały, pojawia się na owocach sucha zgnilizna wierzchołkowa, w końcu pojawiają się silne opady, to owoce zaczynają pękać. No i dzisiaj właśnie o tym problemie, z czego on wynika i jak pękaniu owoców zapobiegać. I warto zacząć od tego, że na pomidorach możemy spotkać dwa rodzaje pęknięć. Częściej spotyka się proste pęknięcia, biegnące od szypułki w dół, czasami przez całą powierzchnię owocu. Takie pęknięcia spotyka się najczęściej po intensywnym deszczu na już dojrzałych owocach. Takie owoce najlepiej od razu oberwać, bo w miejscu pęknięcia szybko pojawia się pleśń. Drugi rodzaj pęknięć ma postać koncentrycznych kręgów zlokalizowanych wokół szypułki. Takie pęknięcia są spowodowane najczęściej przez nieregularny wzrost owoców lub z powodu niedoboru składników odżywczych. Takie pęknięcia zazwyczaj pojawiają się na owocach jeszcze niedojrzałych. Akurat takie pęknięcia często się goją, zasychają i jeśli pogoda jest bezdeszczowa, to nie trzeba takich owoców od razu obrywać, choć oczywiście warto obserwować, czy w miejscu pęknięcia nie pojawia się pleśń, jakieś gnicie czy psucie owoców. Czyli można powiedzieć, że bardziej niebezpieczny jest ten pierwszy rodzaj pęknięć. I teraz jak w ogóle dochodzi do takiego pęknięcia? I mówiąc najprościej, pomidory pękają z powodu zbyt dużej ilości wody. Jeśli ilość wody, jaką otrzymują pomidory, ulega szybkim wahaniom, owoce zaczynają pękać. Często dzieje się tak, kiedy po okresie suszy przyjdzie ulewny deszcz. Owoce zaczynają wtedy pobierać zbyt dużo wody, wnętrze pomidora rośnie, poszerza się, ale za tym wzrostem nie nadąża skórka, która się rozciąga i w końcu pęka. Takie pęknięcie zmniejsza ciśnienie powstałe wewnątrz owocu. Co więc można robić, aby pękaniu owoców zapobiegać? I na pewno należałoby dbać o regularne podlewanie i utrzymywanie stałej wilgotności podłoża. Wtedy nawet po dłuższym okresie bez deszczu, kiedy w końcu zacznie padać, ryzyko pękania będzie mniejsze. No chyba, że przyjdzie ulewa, kiedy w krótkim czasie spadnie kilkadziesiąt litrów deszczu, wtedy pomidory będą pękać niezależnie od tego, jak o nie do tej pory dbaliśmy. Po prostu siła wyższa. No i też przez to nie da się ukryć, że mniej narażone na pękanie będą pomidory uprawiane pod osłonami, bo tam są niezależne od takich kaprysów pogody. Na problem podlewania zwróćmy uwagę zwłaszcza podczas naszych wakacyjnych wyjazdów, kiedy nie ma nas w domu, kiedy nie możemy zająć się ogrodem, poprośmy znajomych, sąsiadów, aby regularnie podlewali nasze pomidory. Czyli regularne podlewanie mamy odhaczone, co dalej? Na pewno warto wybierać odmiany odporne na pękanie. Najmniej podatne na pękanie są odmiany przeznaczone na przetwory, takie odmiany również o grubszej skórce, na przykład odmiana lima. Najbardziej zaś odmiany bardzo mięsiste, o właśnie cienkiej skórce. Dobrym pomysłem jest ściółkowanie pomidorów. Trawa, słoma, siano, materiał jest praktycznie dowolny, ale pomoże dłużej zatrzymać wodę w glebie i też utrzymać stały poziom wilgotności tej gleby. Co dalej? Warto także zbierać pomidory wcześniej, nie czekać aż owoce będą w pełni wybarwione i dojrzałe. Takie zaczynające się dopiero wybarwiać pomidory mogą przecież spokojnie dojrzeć w pomieszczeniu i nie być narażone na pękanie. Ja już wyrobiłem sobie taki nawyk, że przed zapowiadanym większym deszczem, szczególnie burzą, idę i zbieram wszystkie dojrzałe i nie w pełni dojrzałe owoce pomidorów gruntowych. Układam w skrzyneczkach i po kilku dniach owoce dojrzewają, nabierają swojego naturalnego, dojrzałego koloru. Tutaj jeszcze taka porada, takie nie w pełni dojrzałe pomidory najlepiej zbierać z jak najdłuższą szypułką. Wtedy owoce jeszcze przez jakiś czas po zbiorze wykorzystują soki właśnie z tej szypułki i pozostają dłużej jędrne, soczyste i wolniej robią się przywiędnięte. Poza tym warto zwrócić uwagę na prawidłowe nawożenie. W czasie dojrzewania owoców poleca się stosować nawozy, które zawierają dużo potasu i fosforu, a mało azotu. Nadmiar azotu powoduje szybki wzrost, no i właśnie w ten sposób może prowadzić do pękania owoców. Za pękanie pomidorów może być także odpowiedzialny zbyt niski poziom wapnia w glebie, czyli coś, co raczej kojarzy nam się z problemem suchej zgnilizny wierzchołkowej, ale braki wapnia wiążą się także z pobieraniem wody i właśnie dojrzewaniem owoców. Dlatego stanowisko pod pomidory warto sprawdzić wcześniej pod kątem zawartości wapnia w glebie i w razie potrzeby niedobory uzupełnić, choć warto mieć na uwadze, że pomidory rosną dobrze nawet w lekko kwaśnej glebie.
I na koniec pamiętajmy, że jeśli dawno nie padało, pomidory mają sucho i są przywiędnięte, to nie podlewajmy ich od razu dużą ilością wody, co mogłoby spowodować właśnie zbyt dużą ilość wody w owocach i przez to pękanie tych owoców. Lepiej na początek podlać je na tyle, aby utrzymać pomidory przy życiu, aby właśnie zlikwidować to przywiędnięcie, a dopiero potem stopniowo można zwiększać ilość wody do podlewania. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce.